Oblicz, ile atomów znajduje się w 80 gramach wapnia. W zadaniu dwukrotnie wykorzystamy proporcje. Za pomocą pierwszej proporcji ustalimy, ile moli stanowi 80 gram wapnia. W tym celu wykorzystamy układ okresowy pierwiastków. Odczytujemy z układu, iż 1 mol wapnia waży około 40 gram. I teraz podpisujemy mole pod molami, gramy pod gramami. My w treści zadania mamy informację, iż do dyspozycji mamy 80 gramów wapnia. I pytają nas, ile jest atomów, ale my najpierw przeliczymy sobie, ile mamy moli. Mnożymy więc na krzyż i dostaniemy x razy 40 gram. To jest to samo co 1 mol razy 80 gram. Aby obliczyć x obustronnie dzielimy przez 40 gram, czyli dostaniemy 1 mol razy 80 gram przez 40 gram. Teraz możemy skrócić jednostki. I 80 dzielone na 40 oczywiście daje nam 2. I zostaje nam jednostka mol. Wiemy już, że 80 gram wapnia stanowi 2 mole. Możemy więc teraz w drugiej proporcji przeliczyć mole na liczbę atomów. Wykorzystujemy proporcje. Wiemy, że 1 mol to 6,2 razy 10 do potęgi 23 atomów. Podpiszmy więc teraz nasze dane. Mamy informację, że wapnia mamy 2 mole. I szukamy liczby atomów, czyli wstawimy tu może tym razem y. I możemy mnożyć na krzyż. Czyli 1 mol razy y. To jest to samo co 2 mole razy 6,2 razy 10 do 23 atomów. Aby obliczyć naszego y, wystarczy obustronnie podzielić przez 1 mol. Czyli mamy 2 mole razy 6,2 razy 10 do 23 atomów i dzielimy to przez 1 mol. Jednostki możemy skrócić i wystarczy już teraz pomnożyć przez 2, czyli dostaniemy 12,4 razy 10 do potęgi 23 atomów. Zapiszmy to jeszcze w notacji wykładniczej, czyli pamiętamy, że w notacji wykładniczej przed przecinkiem może stać tylko jedna cyfra, czyli musimy ten przecinek przesunąć o jedno miejsce w lewo. Jeśli przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo, to dzielimy liczbę przez 10. Przesuńmy, czyli mamy 1,204, więc skoro tą liczbę podzieliliśmy przez 10, to tą liczbę musimy pomnożyć przez 10, czyli w wykładniku pojawi nam się 24.